Gdańskim. Dzieciactwo drużyny gości 85-74. Witam trenera gości pana Bartosza Sarzała. Dzień dobry. Witam też zawodnika drużyny gości. Człowieka, który 8 lat temu zaczynał przygodę. Dzień dobry. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do meczu. No przede wszystkim chciałbym pogratulować mojej drużynie, bo była to duża próba nerwów dla nas. Przed meczem wiedzieliśmy, że po pierwsze gramy w osłabieniu bez Michała Kierlewicza, po drugie, że nasza gra jest bardzo nierówna na tą chwilę i nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać po dzisiejszych zawodach. Wyszliśmy natomiast bardzo skoncentrowani, dobrze weszliśmy w mecz i mimo, że był moment w trzeciej kwarcie, czwartej, że przeciwnik prawie wrócił do meczu, to jednak ta przewaga z pierwszej części spotkania pozwoliła nam ten mecz ustać i wygrać. Ja ze swojej strony chciałbym bardzo podziękować grupie kibiców, która przyjechała ze Starogardu Gdańskiego. Dla nas to jest niesamowite, że ktoś za nami chce jeździć i mam nadzieję, że nasza gra, może nie jej jakość jeszcze, ale przede wszystkim zaangażowanie w grę doprowadzi do tego, że ta grupa ludzi będzie z nami jeździć zawsze, a może jeszcze będzie większa. Na pewno, jeżeli chodzi o sam przebieg meczu, martwią 23 straty. Przeciwnik grał bardzo agresywnie, co wprowadzało w naszą grę bardzo dużo chaosu. Tutaj też trochę właśnie brak Michała Kierlewicza przeszkadza nam w uspokojeniu tej naszej gry w ataku, bo jednak Filip Stryjewski jest graczem, który bardzo fajnie gra do kosza i potrafi tą grę przyspieszyć, natomiast jeszcze nie potrafi zachować się świadomie i rozsądnie, kiedy jest pod dużą presją i kiedy jednak czasami trzeba minąć, czasami trzeba tą grę ustawić i jeszcze nie do końca wie, jak to zrobić, żeby nasza drużyna była cały czas świadoma tego, co gra w ataku. Ja jestem zdania, że graliśmy dzisiaj z niezłym przeciwnikiem i uważam, że zarówno zespół z Krosna, jak nasz ma bardzo duży potencjał do rozwoju. Myślę, że oba zespoły grają koszykówkę, której nie mogą się wstydzić. Trener Radek z klubem zbudował całkiem ciekawy zespół, którego bardzo się dzisiaj obawialiśmy i mam nadzieję, że zarówno zespół z Krosna, jak i nasz będzie robił postęp przez cały sezon i zarówno oni, jak i my namieszamy w playoffach. Dziękuję bardzo. Michał, double-double, 12 punktów, 12 zbiórek. Komentarz jeszcze poprosimy od Ciebie. Ojeju, na pewno cieszy nasza postawa w tym meczu, gdzie na pewno my mogliśmy gdzieś tam zwątpić w pewnych momentach, bo przydarzało nam się właśnie te nieszczęsne straty, które patrząc właśnie w statystykach, przegraliśmy dość sporo. Na pewno cieszy to, że nie opuściliśmy głów, tak jak było czasami w meczach przedsezonowych, więc pokazaliśmy się jako zespół, wspieraliśmy się na parkiecie. Na pewno cieszy wygrana w Krośnie, bo wiadomo, ja akurat wiem, że tutaj bardzo ciężko się gra. Tym bardziej się cieszę, że jeszcze udało mi się w miarę fajne spotkanie zagrać, więc miło na pewno było tutaj wrócić. Dziękujemy kibicom ze Starogardu, tak samo kibicom z Krosna, którzy przyszli dzisiaj na halę i mamy nadzieję, że będziemy dalej cieszyć ich i takimi występami, jakie dzisiaj pokazaliśmy na parkiecie. Bardzo dziękuję. Pytania do trenera? Mimo tego osłabienia w składzie, myśliście zagrali bardzo spokojnie i pewnie, i stabilnie, bo cały czas to było kilkanaście punktów, przewagi 10. Był ten moment w trzeciej, w ostatniej kwarcie, ale to szybciutko, żeście to odskoczyli, no i z powrotem ten wynik dowieźli. To był chyba taki atut duży was dzisiaj, tej takiej stabilizacji na boisku. Wie pan co, powiem szczerze, że się nie zgodzę, bo ciężko powiedzieć, że się gra stabilnie, jak się robi 23 straty. I tutaj powiem panu szczerze, co ja uważam. Ja uważam, że w momencie, kiedy drużyna z Krosna była blisko, mogły się różne rzeczy wydarzyć i nie wynika to z żadnego przygotowania do meczu, nie wynika to, uważam, że przeciwnik miał dobry pomysł na grę. Uważam też, że ja miałem całkiem niezły, ale zawodnicy nie zawsze wdrażali to na boisku tak jak powinni. Było bardzo dużo chaosu i z tego chaosu mogły różne rzeczy wyniknąć, tak? Myślę, że trochę w końcówce też właśnie
Podobało mi się zachowanie na przykład Szymona Ryszka, który w momencie, kiedy Filip Stryjewski musiał usiąść na ławkę, grał na jedynce po to, żeby Bartek Karolak też mógł pograć jako dwójka. Mamy tutaj bardzo duży problem, bo w momencie, kiedy Filipa nie ma, na jedynce musi grać albo Bartek, albo Szymon, który chciałbym wykorzystywać w trochę inny sposób na boisku. I tak jak powiedziałem, tam było dużo chaosu i proszę mi uwierzyć, ten mecz mógł się potoczyć różnie i mogliśmy ten mecz przegrać. Może troszeczkę zachowaliśmy więcej chłodnych głów, ale to mogło być różnie. Powiem panu tak, no my cieszymy się każdym dniem i bierzemy z każdego meczu tyle, ile możemy. Natomiast ten zespół jest nastawiony na postęp i ten zespół w tej chwili nie jest gotowy w ogóle, żeby walczyć o grę w Ekstraklasie. Jestem w tej lidze drugi rok jako trener, bardzo długo ją obserwuję i znam jakość drużyn, które wchodziły i wiem, że my może będziemy na koniec sezonu, oczywiście wszyscy o tym marzą, ale na tą chwilę nie jesteśmy gotowi na to, żeby walczyć o awans i musimy pracować każdego dnia. Dzisiaj wracamy do Starogardu, mamy noc, jutro chłopaki muszą odpoczywać i w poniedziałek wracać do ciężkiej pracy, bo w inny sposób my nie będziemy w tym sezonie na pewno zespołem walczącym o awans. Na tą chwilę nie jesteśmy zespołem, który może to zrobić. Daleka droga, oczywiście marzymy wszyscy, że na koniec sezonu będziemy, ale na pewno nie jest to nasz cel. Nasz cel jest wygrać wszystko, co się da w tym sezonie i przede wszystkim wygrać to, co się da w tym sezonie, a ponadto popracować nad tym, żeby każdy z zawodników, który jest w klubie, w zespole, stawał się lepszy każdego dnia i był fajnym zawodnikiem, może gotowym na ekstraklasę po tym sezonie. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to serdecznie dziękuję za udział. Szczęśliwy drogi powrotnej, bo kawał drogi przed Wami. Dziękujemy. Dziękujemy, życzymy powodzenia również.